Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o propsie, który możemy dołączyć do linku, który nazywa się Active Class Name. Żeby zobaczyć, jak to działa, możemy na sam początek przejść sobie do naszego Global Style, czyli przechodzimy do Styles, a następnie tutaj klikamy Global Style i tutaj możemy sobie stworzyć klasę, która będzie nazywać się, załóżmy, Active Link. Załóżmy, że chcemy, aby zawsze ta klasa miała border bottom na 2 piksele solid i załóżmy kolor to będzie green. Skopiujmy to sobie, ponieważ przyda nam się to. Wracamy sobie do naszej nawigacji, a następnie w linku dodajemy kolejnego propsa. Ten props nazywa się Active Class Name. No i w środku uwzględniamy tą klasę, czyli Active Link. Możemy teraz przekopiować to do naszych trzech linków. W tym momencie, kiedy odświeżymy sobie naszą stronę i przejdziemy do menu, to jak widzicie, to na której stronie jesteśmy, wtedy definiuje nam się ta klasa. Czyli w momencie, kiedy przejdziemy sobie do strony głównej, to nasze menu ma ten border bottom. Tak samo, kiedy teraz przejdziemy do About tak samo ma border bottom. I tak właśnie działa ten props z Active Class Name. W tym odcinku tyle. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji. Zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.